koledze Bartkowi Opalińskiemu do treningów właśnie sztuki szermierczej. Jednocześnie, kiedy on, no, kiedy miałem 40 lat, to było 10 lat temu, dostałem ten miecz w prezencie od niego właśnie i to jest mój taki piękny artefakt, który też noszę na spotkania z młodzieżą. No ale jest to też symbol rycerza. Zwróćmy uwagę, że miecz chrześcijański ma kształt krzyża, bo właśnie to, o czym mówiliśmy z katechizmu, obrona ludzi słabszych, obrona tych, którzy są pokrzywdzeni, którzy mogą zginąć bez naszej pomocy, to jest też nasz obowiązek. Dlatego wykształcił się w średniowieczu ten etos rycerski. On jest bardzo ważny i myślę, że warto praktykować te cnoty, te właśnie takie cnota, dzisiaj może brzmieć to słowo troszkę dziwnie, ale to oznacza dosłownie w języku polskim nasza siła, nasze umiejętności. I myślę, że bardzo wiele takich rzeczy jeszcze z tego etosu rycerskiego my mamy w swojej kulturze polskiej. Na przykład to, że przepuszczamy kobietę w drzwiach, albo jadąc autobusem, tramwajem, ustępujemy miejsca ludziom starszym, czy pani w ciąży, czy kimś starszemu człowiekowi. Kanale Kuźnicowej. Dzisiaj z nami jest specjalny gość, pan Ryszard Derdziński. Kim pan jest i czym pan się zajmuje? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim w waszej szkole zajmuję się prowadzeniem warsztatów związanych z Tolkienem. Natomiast w życiu jestem przede wszystkim teraz ostatnio tłumaczem książek, ale pracuję także jako przewodnik turystyczny, także jeżdżę po świecie, często śladami Tolkiena, ponieważ ten Tolkien jest jakby, no, można powiedzieć, taką kanwą różnych działań w moim życiu. Słyszałam, że skoro pan też tak powiedział, że pan się zajmuje głównie tym tłumaczeniem, to czy możemy się spodziewać czegoś nowego, co za niedługo wyjdzie? Mamy bardzo bogate plany wydawnicze na najbliższy czas. Ja pracuję w takim wydawnictwie Zyski Spółka, które wydaje ostatnią historię Śródziemia, książki Tolkiena po prostu w bardzo wielkich ilościach. Jest ciągle mnóstwo nowości. Mogę wam powiedzieć, że 29 października w księgarniach ukaże się książka w moim tłumaczeniu Utracona droga, to jest piąty tom historii Śródziemia. Bardzo dużo pracy włożyłem w przetłumaczenie tej książki, jestem dumny z niej, więc też polecam waszej uwadze. Będzie też nawet okładka, na której wizerunek miałem wpływ. Ale także nasze wydawnictwo planuje wydać nowe, piękne wydanie Silmarillionu z ilustracjami Tolkiena. Też polecam, to będzie ładny prezent na pewno pod choinkę. I także będzie wydana książka Łazikanty. To jest taka książka dla młodszych uczniów, ale myślę, że właśnie tutaj w naszej szkole ci młodsi chętnie przeczytają opowieść o piesku, który zaginął na plaży, który miał na imię Łazikanty. Bardzo fajnie. Myślę, że tyle wystarczy. Dziękuję. Dzięki.